Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym filmie o radio na moim kanale YouTube. Dziś pokażę Wam największą dopałkę, jaką kiedykolwiek widzieliście, a mówiąc bardziej po krótkofalarsku, będzie to największy wzmacniacz mocy nadajnika, stopień końcowy mocy. Jesteście gotowi? To zaczynamy! Wielka szafa! To jest właśnie to urządzenie. Nie do wiary, waży około 150 kg. Używały tego wojska Układu Warszawskiego jeszcze myślę pod koniec lat 80. Oryginalnie ta maszyna miała 1 kW mocy. Krótkofalowcy używają jej albo z mocą 1 kW, albo w wersji dwulampowej, tak jak właśnie ta maszyna, która dysponuje 3 kW mocy, 3000 W. Wyobrażacie to sobie? CB radio 4 W, transceiver krótkofalarski 100 W, a tu 3000 W. Wszystko jest inne z takim urządzeniem. Inne muszą być anteny. Trzeba doprowadzić siłę tutaj w okolicy, świetnie to uziemić, czasem przystosować instalację elektryczną, żeby to się chciało w ogóle uruchomić, ale efekty są piorunujące. Ta szafa składa się z trzech elementów, z trzech wysuwanych szuflad. Nie będziemy hałasować. Tu na dole jest olbrzymi zasilacz wysokiego napięcia. Tu to jest zasilacz napięć średnich, zasilający automatykę, podświetlenie i jeszcze wiele różnych rzeczy. A tu jest sam właściwy wzmacniacz. Sam właściwy wzmacniacz. Czasem występuje tylko ten element. Kiedy jest jednolampowy, to wtedy wszystko udaje się upakować w środku. Bebechy z tych dwóch pozostałych szuflad. Tu jest pełnowymiarowy R140 na stelażu, takim na kółkach, trzyelementowy. No to spróbujmy tą maszynerię odpalić. Zaczynamy od prądu trójfazowego. Następnie do tego urządzenia jest sterownik. W zasadzie moglibyśmy to urządzenie wynieść sobie do innego pomieszczenia i posługiwać się tylko sterownikiem. Uwaga, będzie słychać. To wiatraki. W tym urządzeniu pracują lampy. Zaraz Wam pokażę. Dwie takie lampy, zobaczcie. Olbrzymie, ciężkie. I coraz trudniejsze do zdobycia. To są akurat polskie Q1P42. Rosyjskie lampy oryginalne, które są tutaj stosowane, nazywają się GU43B. Zdania są podzielone, jedni mówią, że lepsze są rosyjskie lampy, inni, że polskie. Do radiostacji dwulampowej polecałbym rosyjskie lampy, są bardziej powtarzalne. Polskie podobno pracują fajnie w jednolampowych urządzeniach. I najpierw włączamy prąd żarzenia. Lampa musi się nagrzać, aczkolwiek ja tu mam jeszcze takie nagrzewanie przez opornik, żeby nie było uderzenia prądowego. Tu wskazówka powoli się wychyla, niech jeszcze troszkę się wychyli. Przygotowanie tego urządzenia do pracy chwilę trwa, to jest urządzenie lampowe. Myślę, że już. I teraz musimy odczekać 3 minuty. Ok, sprzęt odpalony, włączyliśmy wysokie napięcie, nagrzaliśmy lampy, teraz włączamy napięcie anodowe. Mamy napięcie anodowe. Sprawdźmy, co wychodzi z radia. Jesteśmy w modulacji FM. Na SSB musielibyśmy gwizdać na przykład do mikrofonu. Mamy tutaj moc rzędu 10 W. Jesteśmy na 3,5 mega. Odblokowujemy tajemnicze gałki. No i róbmy pierwszą próbę. Przestawiamy tutaj na 3 kW zakres. Musimy wyregulować, jak w każdym lampowym wzmacniaczu, pewne rzeczy. Uwaga. Przy mocy sterującej 10 W uzyskaliśmy 800 W. Zwiększmy moc sterującą. Ok. 2700 W. Pokażę Wam na zbliżeniu. 2700 W. Niezły wynik, uważam. Sprawdźmy na innych pasmach. Ok, to było pasmo 3,7. Teraz ważna rzecz, musimy zablokować te gałki tutaj w taki oto sposób.
I super. Gałki są zablokowane. Teraz wyłączamy napięcie anodowe. Dla bezpieczeństwa. Wzmacniacz nie będzie musiał już się nagrzewać 3 minuty jak poprzednio. Teraz wystarczy, że przełączymy pasmo najpierw w radio, na przykład na 7. Zmniejszamy moc. I teraz przełączamy za pomocą naszego sterownika pasmo na naszym wzmacniaczu. Zobaczcie, co się dzieje. Te gałki obracały się automatycznie. To jest właśnie fajne, dlatego że teraz, jeśli chcielibyśmy wrócić na 3,5, to ten sprzęt zapamiętał nasze ustawienia. Już nie musimy ustawiać za każdym razem radia, tylko przechodzimy między pasmami, a on pamięta. On pamięta, czyli jest to półautomat. Raz ustawiony, pamięta częstotliwość. Idziemy na 7. Tu już mamy 7. Niewielka moc, 10 W. Odbezpieczamy, żeby się ustawić. Ok, 800 W, podobnie i zwiększamy moc. Ok, tutaj mamy pełne 3 kW. Nawet więcej chyba. I świetnie, powtarzamy procedurę. Przełączamy się, blokujemy tutaj nasze nastawy, wyłączamy napięcie anodowe, przechodzimy na inne pasmo, zmniejszamy moc, powiedzmy teraz 14, wyregulowaliśmy troszkę i zobaczcie, również ponad 3 kW mocy. Ponad 3 kW. Ponownie wyłączamy napięcie anodowe, QRP, blokujemy nasze nastawy, nastrojki, mówiąc po rosyjsku, zmniejszamy moc, przechodzimy na 1,8. Stroimy się, obserwując cały czas wskaźnik. Udało mi się uzyskać 2 kW. Jeszcze można by podziałać, ale nie chcę Was nudzić. W każdym razie, co jest najciekawsze? Jest to technika lampowa. Jest to urządzenie, które dużo trudniej zdetonować w stosunku do wzmacniaczy tranzystorowych. Jest dużo bardziej odporne na jakieś niedopasowania. Jest wiele tańsze. I no, najlepsze w tym wszystkim jest to, że w tym momencie, kiedy już zaprogramowaliśmy sobie niejako to urządzenie, po prostu przechodzimy na 3,5. Tu również przechodzimy na 3,5. Włączamy anodę i jest. Nie trzeba już nic robić. Proszę, 2,6. Wyłączamy anodę, przechodzimy na 7. I tak dalej. Możemy przejść na 14, możemy przejść na 1,8. Fajne, prawda? I krótkie podsumowanie. Duży, ciężki, bardzo mocny, 3000 W wzmacniacz końcowy mocy nadajnika. Zapewne rodzi się pytanie, czy taki wzmacniacz zadziałałby z radiem CB. Prawo tego zabrania, prawo pozwala na 4 W w AM, i 12 W SSB. A technicznie zadziałałby, ale ten wzmacniacz nie jest sterowany nośną, wciskamy PTT i działa, tylko ma specjalne wyprowadzenie z łączem, które nazywa się SEND. Po drugie, wzmacniacz ten wymaga prądu trójfazowego. Po trzecie, spali praktycznie każdą antenę CB, nawet stacjonarną. Wyjątkiem tutaj będą anteny 3/4 fali, których cewka znajduje się na zewnątrz, jest wykonana z grubej rury, a nie jakiegoś tam cienkiego drutu. Również krótkofalowcy muszą pamiętać o tym, że większość licencji w Polsce to jest 500 W. Można napisać o powiększenie tego do kilowata, a przy okolicznościach typu stacja specjalna można dostać 1,5 kW, takie pozwolenie czasowe.
Kochani, mamy bardzo szybkie samochody. Moim zdaniem lepiej mieć mocny silnik i jechać z przepisową prędkością, ponieważ ten silnik się mniej męczy. Dla tej 3-kilowatowej konstrukcji praca kilowatem to będzie spacer. To będzie po prostu fajny, spokojny spacer. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Stefan Kłobek 7, Cezary Ludwik. Siema.